Otwieram ten tomik, jak dom, staję w progu, zapraszam wszystkich obecnych, mówiąc: wejdźcie do środka, może będzie coś dla was. Katedra Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW od lat organizuje spotkania z wyjątkowymi gośćmi w cyklu Znanie i Nieznanie. Spotkania te to doskonała okazja do obcowania z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadają zebranym o swoich pasjach, dokonaniach naukowych i zawodowych. Nierzadko także jest to szansa na poznanie innych kultur, religii i obyczajów. Podczas spotkania zatytułowanego Sztuka podróżowania gościem honorowym był Mirosław Welc, poeta i doktor nauk weterynaryjnych SGGW, autor 7 tomów poezji, któremu towarzyszyli poeta i prozaik Jan Tulik oraz Przemysław Chmielewski-Chmielu, instruktor teatralny, nauczyciel i bieszczadzki bard. Podczas spotkania prezentowane były utwory z najnowszej książki Mirosława Welca zatytułowanej Po drodze. W Bieszczadzie utknąłem na dobre, z gitarą, piórem i psem. Śpi z nami bieszczadzka samotność. Czasami tutaj właśnie tak jest. Myślę przede wszystkim, że taki ciekawy region jak Bieszczady zawsze są taką krainą owianą taką nutą awanturniczości, jakiejś takiej przygody. To dla mnie ważne spotkania z ludźmi, wyjście ze słowem nie tylko w swoim regionie, w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, ale także tutaj, do ludzi, którzy na to słowo czekają. Nic ważniejszego dla człowieka piszącego niż wyjście czytelników naprzeciw tego słowa nie istnieje. Dla mnie to ważny dzień, ważne spotkanie i cieszę się, że tu jestem. Jak góry oparte o niebo, gdzie słońce ma twoją twarz, jak słowo, którego potrzeba, jak słony jest bieszczadzki szlak. Taka fraza. Poezja jest tym, czym nie jest codzienność. Jest chwilą spotkania z człowiekiem, Bogiem, myślą i całą resztą, na którą nie ma czasu w codziennym biegu. Takie porównanie jak jazda pociągiem, kiedy wyglądamy przez okno i obraz tworzy jednolitą magmę. Jest zatrzymaniem na chwilę, na jakimś szczególe. Tym jest dla mnie poezja, najprościej mówiąc. No, on ma w sobie ten walor uniwersalizmu, więc jeżeli ktoś chce słuchać pieśni poetyckiej, więc będzie rozmiłowany w tym kierunku, w tym gatunku. Jeżeli chce zasłyszeć coś mądrego, ważnego i wypowiedzianego w sposób piękny, zgodnie z kanonem sztuki mowy wiązanej, no to znajdzie sentencje, znajdzie myśli. No jeżeli ktoś jest miłośnikiem poezji, tej w klasycznym jej rozumieniu, no to znajdzie tam sporo świetnych wierszy. Notabene Mirek Welc dzisiaj, kilka godzin temu, został członkiem Związku Literatów Polskich, co podlega gratulacjom, prawda? Bo to takie znaczące wyróżnienie. Pod gołym niebem w cerkwi ruina przytul go wzrokiem. Pod gołym niebem w cerkwi ruina przytul go wzrokiem. Chciałem Państwa zaprosić do takiej rozmowy poetyckiej. Gościmy dzisiaj wybitnego poetę, który prowadzi spotkanie Jana Tulika, autora tomiku poezji Suplikacje, tomiku o Kowalskim. Z końca człowieku, końca XX wieku, jego słabościach, wadach i o tym, jak mu się wydaje, jaki jest wspaniały. To są wiersze o Kowalskim, czyli o nas. I ten Kowalski pisze podanie o zmianę nazwiska na Kowalski. No przecież to brzmi, prawda?
Boże osła i generała policji, Boże kobiety i szczura, Boże smrodu i jaśmienów, mój Boże, wybaw mnie od osła, generała policji, od kobiety i szczura, smrodu i jaśminów i abym nie pozostał samotny, stwórz dla mnie osła, generała policji, kobietę i szczura i smród i jaśminów. Lecz wybaw ich ode mnie. To jest taka pokrętna myśl. Wiersz na spotkaniach, które mają miejsce, moich spotkaniach autorskich, zwykle padają pytania, pan lekarz weterynarii i mało tam zwierząt jest u pana w tych wierszach. A w ostatnim się poprawiłem, trochę jest tych zwierząt. Taki wiersz, który nie jest mi do śmiechu, ale jest związany z moją kochaną suczką, która ponad rok temu odeszła. Umarła pamięci Wikusi. Umarła. Niech tam się śmieją, że płacze po śmierci psa. Miłość i wiara, nadzieja wyschły jak studnia bez dna. Umarła na moich rękach, pękła zerwana nić. Skurczone szare futerko wciąż jeszcze ciepłe drży. Umarła dzisiaj w południe, na szybach krople jak deszcz. A we mnie wyje psi smutek, niech głupcy mówią zdechł pies. Umarła taka zwyczajna, jak w moich oczach mgła. Umarła, ona umarła. Już tylko pamięć ją. Jest to ta twórczość, którą zaliczam do takiej wypowiedzi artystycznej, uniwersalnej. No więc jest tam element pewnej filozofii, ale nie książkowej, jego własnej. Oczywiście to nie godzi w doktryny książkowe, ale jego własne przemyślenia. Oczywiście jest to wszystko w oprawie artystycznej, a więc jest to poezja. Ja myślę, że z Mirkiem to jest tak, że to takie moje poetyckie alter ego. Razem z Mirkiem należymy do pokolenia postkaczmarszczyzny. Chodziliśmy w latach 80., 70., 80. po górach, wtedy jak Kaczmarski. Ze świętej pamięci Przemkiem Gintrowskim i z jedynym żyjącym Zbyszkiem Łapińskim w Bieszczadach właśnie. Tłumacząc tekst baskijskiego poety napisali pierwszy hymn Solidarności Mury. I Mirek, chodziliśmy po tych samych ścieżkach. Kiedy 3 lata temu w Górzance przekroczył próg mojej pobojkowskiej chyży, gdzie tam pomieszkiwałem z 2 tekstami, to mam taki komfort, jakbym po prostu śpiewał o sobie. Mirek tak pisze, takie mam szczęście. Zielskie porosły olszyną chwastę. Blizny starego cerkwiska. Ożyły cienie, wiatr szepcze w trawie. Modlitwę święta wyczysta. Ożyły cienie, wiatr szepcze w trawie, modlitwę święta preczysta. Idąc donikąd, stoimy w miejscu, nie wiadomo tylko w jakim. Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam, nie wiem, na najprostsze pytania. Nieuchronne pozostają gniew Boga i pamięć kobiety. Profesor Tatarkiewicz powiedział parerga z grecka, czyli jakaś takie rzeczy, które przy okazji się przytrafiły
to właśnie miniatura. Ale u Mirka Welca nie ma przypadkowości. To jest bardzo świadomie tworzona miniatura, bliska często haiku, albo jakaś taka myśl, która jest myślą artystyczną. Nie też nie pouczaniem, ale jakąś sentencją, nazwijmy to. Co czas napisze na kamiennych tablicach naszego teraz? Dobrym poetom zdarzają się złe wiersze, nigdy odwrotnie. Rodzimy się i umieramy jak zwierzęta. Zanim staniemy się rzeczą, żyjmy jak ludzie. Ta uczelnia ma podwójne znaczenie. Tutaj w 2011 roku na tej uczelni broniłem swoją pracę doktorską w dziedzinie weterynarii. Bardzo cenię te mury i tych ludzi, którzy w tych murach przebywają i tworzą wartość dodaną. Natomiast poezja moim zdaniem w tych murach czuje się dobrze. Jestem tu po raz drugi. Pierwszy raz byłem na takim spotkaniu w 2012 roku. Noc się kończy, za oknami świta. Czas już w drogę szeroką, daleką. Żona chlebem nikogo w domu nie przywita. Coraz trudniej się bywa poetom. Żona chlebem nikogo w domu nie przywita. Coraz trudniej się bywa poetom. Jest to poezja również, tylko że ona ma swoją oprawę artystyczną i formalną. I myślę, że jest wiele osób, bo ja pokazuję ludziom Bieszczady również z pułapu auta terenowego, jestem przewodnikiem. I mnóstwo osób jeździ ze stolicy, czy tutaj z Mazowsza i są zakuśnięci Bieszczadem, bo to proszę panią, antypody pogoni i rozpaczy XXI wieku. I tyle pani powiem. Niech żyją nam zagapiorskie Bieszczady. Niech żyją nam i niech szczęście im sprzyja. Niech nikt im dzisiaj nie wchodzi w paradę, gdy z kublami siadają do picia. Jak chleb na stole, woda, którą przemywam twarz, słońce za oknem świta. Wracam do prostych słów bez melodii rytmu, bo zatrzymują nieraz bicie mojego wiersza. Wracam do prostych słów. Przychodzą do mnie, gdy nikną w koło odgłosy wrzawy. Wracam do prostych słów. Na ścianie kartki rysuje mi dotyk siedmiu zmysłów.